Szanowni radni, kto jest przeciw? Nie ma nikogo. Kto się wstrzymał? Dwie osoby, nie zgadza się nam, bo na sali jest 14 radnych. 3 radnych nie głosowało, czyli wstrzymało się od głosu. Tak, pani mecenasie? Tak. Czyli 9, co na 5 wstrzymało się od głosu. Proszę bardzo, przechodzimy. 10, 9. 9 było za. Może to jeszcze. 10 było. Proszę bardzo, to jest za przyjęciem. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 za. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Jeden, dwie osoby się wstrzymały. Przechodzimy do projektu uchwały numer 145. 195, przepraszam. I mamy również projekt uchwały 196. Te dwa projekty dotyczą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Jedna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2012 rok. Druga w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. I mamy jeszcze trzecią, 197, która również będzie dotyczyła tej komisji w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Janów na lata 2013-2015. Ja poproszę panią przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, panią radną Danutę Pacz o przedstawienie opinii komisji. Dziękuję bardzo. Czy szanowni radni mają pytania co do projektu uchwały numer 195, czyli w sprawie sprawozdania? Gościmy tutaj dzisiaj pana dyrektora Dula. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś zapytanie z państwa radnych, pan dyrektor udzieli nam na pewno informacji. Czy ktoś ma pytanie? Nie widzę. Czy pan? Bardzo proszę. Pani przewodnicząca Komisji Zdrowia, co się stało, że pozytywnie został ten bilans naszego środka zdrowia pozytywnie przyjęty, bo były, szanowna pani i tej radnej, bardzo dużo zastrzeżenia do prowadzenia przez ten materek środka zdrowia, a teraz jest przyjęty pozytywnie. Jak to się zmieniło? No ale przeszło większością głosów, więc jest zaopiniowane pozytywnie. Czy pan dyrektor chce coś do powiedzieć do tego sprawozdania? Bardzo proszę. Proszę państwa, jeśli mogę, tylko dwa słowa, bo dość szczegółowo omawialiśmy na tej komisji te sprawy. Proszę państwa, w tym momencie bardzo państwa proszę o pozytywne zaopiniowanie tego bilansu. Z tego względu, że negatywne zaopiniowanie stworzyłoby nam sporo różnych problemów, ponieważ my musimy przedstawić te uchwały i do Urzędu Skarbowego, i do Urzędu Wojewódzkiego, i do sądu. I dlatego w tym momencie nieprzyjęcie, no nie wiem, może byłoby to jakieś tam swoiste ukaranie pani Tyrek, ale myślę, że pani Tyrek ma to w tej chwili w nosie, tak powiem kolokwialnie. Natomiast nam by to narobiło kłopotu. Natomiast pod względem prawnym, merytorycznym to sprawozdanie jest jak najbardziej prawidłowe i dlatego bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 195.
łamane przez 33 z 2013 roku 6 maja w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Kto z Państwa Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. 13 radnych za. Ktoś, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden radny się wstrzymał. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy Panu Dyrektorowi za przybycie. Jeśli Pan ma życzenie, prosimy zostać, a nie jeżeli są. Czy tutaj było pytanie do mnie, jeżeli mogę. Aha, to proszę, tak? Żeby Pan na po prostu wyjątkowo. Proszę Państwa, już właściwie miesiąc minął, odkąd zajmuję się tym kierowaniem tego naszego SPZOZ-u. Pewne rzeczy mi się wyjaśniają, coraz więcej wiem na temat działalności tej naszej firmy. Co do tego remontu, proszę Państwa, pierwotnie było w planie wyremontowanie tego ośrodka po założeniu centralnego ogrzewania. Niemniej jednak chciałbym się spotkać z Panem Wójtem, ze strażakami, żebyśmy porozmawiali na ten temat, policzyli koszty, jak to miałoby być, bo wiecie Państwo, że centralne ogrzewanie wiąże się z tym, że należałoby zatrudnić palacza i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy to wszystko właśnie ustalili i z Panem Wójtem, i ze strażakami odnośnie również kosztów działalności. Dlatego w tej chwili po pierwsze czekamy na wspólne podjęcie decyzji. Ciężko robić remont, malowanie, czy jeżeli będzie zakładane centralne ogrzewanie. Natomiast zanim byśmy do tego doszli, no to chciałbym wiedzieć, na czym pracujemy, dla nas to będzie kosztować. Dziękuję bardzo. Tak, właśnie chciałbym mówić. Panie doktorze, ja tutaj przez Panią Przewodniczącą Komisji Zdrowia chciałem zadać pytanie, nie wiem, czy dotarło do Pana. Czy to już, jak Pan powie, czy jest napisane, że jest do 18, to jest takie umowy do 18, czy powinien do tej 18 jednak być pracy? Proszę Państwa, to nie jest praca na taśmie, gdzie można sobie punktualnie o jakiejś minucie zejść. Niestety bywa tak, że są wizyty domowe. Bywa tak, że musimy wcześniej jechać na te wizyty. Na przykład przed tym długim weekendem miałem aż 6 wizyt w jednym dniu. Proszę Państwa, niemożliwe jest to, żebym ja załatwił te 6 wizyt w ciągu godziny, którą mam do... I dlatego prawdopodobnie w Wyszanowicach w piątek musiałem wcześniej wyjść. Natomiast proszę Państwa, staramy się, jeżeli nie ma tych pacjentów, staramy się być do tej godziny, tak jak Pan mówi, jak jest napisane na wizycie. Ale często, gęsto zdarza się tak, że ta godzina to nam nie wystarcza i bywamy w ośrodku dłużej. Na przykład w sezonie grypowym, kiedy jest bardzo dużo pacjentów, no to musimy zostać dłużej. Proszę Państwa, też moje pytanie wynika z tego, że jedna z Pana zespół miejskich pracowników 40 dni przed godziną 18 mówiliście stanowisko pracy. Nie było w tym czasie żadnego lekarza, w tym czasie udzielić po pracy, czy pisać recepty. Znaczy, znam tą sytuację, pani doktor była w tym momencie na wizycie. Ale to znaczy, że to ja to wizytę to robię dobrze, może też przyjechać o godzinie 12, pani doktor uzna, że jedzie na wizytę już w tej godzinie. Proszę Pana, w tym momencie... Bo ja wiem, że kiedyś tam jest napisane, że do 18 są przyjęcia pacjentów, od godziny 18 są wizyty, jak to się mówi, domowe, tak? Proszę Pani, nie. Od 17 są wizyty domowe. To dlaczego to się robi 3 do 18, jeżeli tam nie ma kto udzielić? Jest pielęgniarka. Pielęgniarka też udziela pomocy, jeżeli jest potrzebne. Jest w kontakcie telefonicznym i tak dalej. Może należałoby taką informację? Proszę Państwa... Tylko do 17 przyjmuje lekarz, po 17 już lekarza nie przyjdzie. Proszę Państwa, w tym roku już kiedyś opowiadałem, jak jest w niepublicznych zakładach. Moja mama ma 90 lat i zachorowała na grypę. Moja mama mieszka daleko, są 300 km. Zachorowała na grypę. W związku z tym moja siostra próbowała ją zarejestrować do lekarza. Proszę Państwa, bardzo proszę wziąć sobie aspirynę i za 7 dni będzie wizyta. Rozumiem. To jest taka
jeżeli pan choruje, nie daj Boże, na serce, za 9 miesięcy pan trafi do kardiologa. Jeżeli pan... W podstawowej wizycie nie do specjalistycznej, prawda? Ale proszę pana, ale my też jesteśmy specjalistami. No ja rozumiem, że... Ale... Także nie jest to możliwe do końca. W tym momencie mamy taką sytuację. Jest 4 lekarzy. Praktycznie w tym momencie bardzo rzadko się zdarza taka sytuacja, ale może się zdarzyć. Może byłoby uczciwie napisać, że lekarz przyjmuje do 17. Ale tak chyba jest napisane w pośrodku. No nie bardzo. Stracę. Proszę sprawdzić. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam jedno tylko pytanie. Tak. Proszę jeszcze zastanów się nad chirurgiem, czy likwidować, bo tu wszyscy byli za tym, że należy wszystko zlikwidować, co w tamtym roku powstało, bo wiele osób nie wiedziało w ogóle, że jest chirurgia. Trzeba by na sam początek spróbować zareklamować tą usługę, że ona jest dostępna w naszym ośrodku. Potem podjąć decyzję, bo okazuje się, że nie miał informacji na temat. Czy wie pan, co jest, to też dla państwa informacja? To tak trochę jest, jakby chirurg był, a nie miał noża. Po prostu, żeby mógł gabinet chirurgiczny funkcjonować, muszą być spełnione pewne wymagania. Musi być podpisana umowa na sterylizację. Musi być podpisana umowa na pralnię. Na pralnię już podpisałem umowę, natomiast ta sterylizacja zaczyna nas bardzo drogo kosztować. Jeżeli jest chirurg i wycina jakiegoś guzka, musi być umowa na histopatologię, czyli takie badanie mikroskopowe, czy nie wyciął tam coś złego. Muszą być umowy podpisywane na różne badania specjalistyczne. Proszę państwa, to jest wszystko kosztem podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisana na chirurga, to wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia nam daje dodatkowe pieniądze na tego chirurga. W tym momencie ten chirurg nas zaczyna dość drogo kosztować. Jeżeli mówię, będziemy mieli za samą gotowość do sterylizacji, czyli odkażania, tak powiem, uproszczenie tych narzędzi, za samą gotowość parkitka, która ma tylko taką możliwość, żeby z nimi podpisać umowę, woła 250 zł na miesiąc. Ja wiem, że to może się wydawać mało, ale jeżeli policzy się wszystkie inne koszty, to już niestety robi kwotę. Jeszcze nie podjąłem żadnej decyzji odnośnie tego chirurga. Rzeczywiście pan doktor jest bardzo sympatyczny, ma sporo pacjentów już w tej chwili, ale mówię, no wszystko też musi mieć ręce i nogi i nam musi wystarczyć pieniędzy na to, żeby to mogło funkcjonować. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Dobrze, dziękujemy bardzo panie. Bardzo dziękuję, przepraszam. Było nam bardzo miło. I przechodzimy do projektu uchwał 196 i 197. I tutaj bardzo proszę szanownych rady, czy macie zapytania? Gościmy panią kierownik, panią Halinę Miodyjską, gminnego ośrodka pomocy społecznej. Czy państwo radni coś chcą powiedzieć? A pani kierownik? Ja nie wiem, jeżeli są pytania, ja panu obszernie omówiłam o tych dwie uchwały na komisji, tak. Więc z mojej strony uważam, że nic do zdania. Jeżeli pytania są, chętnie odpowiem. Jeżeli nie ma pytań, to pani kierownik, w takim razie przystępujemy do podjęcia projektu. Proszę bardzo, uchwała nr 196, łamane przez 33 z 2013 roku, z 6 maja, w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. Kto z pań panów radnych jest za? Dziękuję, jednogłośnie 14 radnych za. Przechodzimy do projektu uchwały nr 197, łamane przez 33 z 2013 roku z dnia 6 maja w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Janów na lata 2013-2015. Czy ktoś z pań panów radnych ma pytanie? Czy pani kierownik? Chcę tylko dodać, co też mówiła na komisji, że jest to obowiązek wynikający
gdzie wszystkie instytucje gminy niestety muszą to realizować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Józef Kamecki. Panie kierownicy, mam tutaj takie krótkie pytanie w tym wstępie do tej uchwały. Jest, że rodzina jako grupa społeczna to związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i tak dalej. W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe, małżeńską lub partnerską. No to małżeńską wiadomo, a partnerską, bycie partnerem lub partnerką. Czy to chodzi o te związki partnerskie? A tutaj jest jedna z wielu definicji, bo jeżeli Państwo sobie sięgniecie do definicji, co to jest rodzina, więc tych definicji, jak sobie zobaczycie, to nawet jest kilkadziesiąt. Co to jest rodzina? Tu akurat jest zastosowana ta definicja, ale tak jak mówię, tutaj chodzi o to, że partnerka, czyli nie musi być małżeństwo, żeby tworzyć rodzinę. Czyli nie musi być formalnie zawartych związków małżeńskich, tak? Żeby to była rodzina. No tak, jeżeli pan ma przyjaciółkę i ma pan z tą przyjaciółką dziecko czy dzieci, mieszkacie razem, gospodarujecie razem, czyli tworzycie rodzinę. Tak jak mówię, w zależności, bo jeżeli chodzi o program wspierania rodziny, to nie wspieramy rodziny tylko małżeństwa z dziećmi, prawda? Wspieramy przede wszystkim, tutaj chodzi o dobro dziecka. Jeżeli coś się zaczyna, jeżeli są zakłócone funkcje opiekuńczo wychowawcze czy też funkcje rodziny, wtedy musimy przede wszystkim objąć opieką dziecko. I dla dziecka to jest ojciec, matka i nieważne, czy ojciec, matka, czy mają ślub, czy są bez ślubu. A tak jak mówię, mogłam zacytować, nie wiem, inną definicję, bo jeżeli sobie zobaczycie, definicję jest co najmniej kilkadziesiąt, co to jest. Nie, no bo mnie to oczywiście zdziwiło, bo w moim projekcie znaczy się no, ogólnie tak zawsze było w projekcie, że rodzina to związek mężczyzny i kobiety, że to jest formalnie zawarte, czy to przez małżeństwo kościelne, czy małżeństwo przez ślub cywilny. A rodzina, jeśli chodzi o ustawę pomocy społecznej, to rodzina ma jeszcze całkowicie, definicja rodziny to całkowicie inny wymiar, ponieważ na przykład w ustawie o pomocy społecznej rodziną są wszystkie osoby, które wspólnie mieszkają i gospodarują. Czyli mogą być nawet obce osoby, więc tak jak mówię, definicji rodziny jest co najmniej 20. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze panie, panowie radni mają zapytania? Panie kierowniku? Nie, no przechodzimy w takim razie do podjęcia tej uchwały. Czyli uchwała 197, łamane przez 33, przez 2013. 6 maja w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Janusz na lata 2013-2015. Kto z panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. 13 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała numer 197 została podjęta. Szanowni radni, przechodzimy teraz do projektu uchwały 198 i aż do numeru 203 są to wszystko uchwały dotyczące budżetu, zmian w budżecie. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii komisji dotyczącą tych uchwał. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, wszystkie zmiany mamy uchwałami w budżecie dotyczą przeznaczenia środków na oświatę i modernizację szkoły. Uchwały były omawiane na poszczególnych komisjach, posiedzeniach komisji. Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, gdzie również były omawiane jeszcze raz uchwały i opinia komisji jest pozytywna. Jest tylko zmiana w
uchwale 202, ale to bardziej z takim powiem, tam wyniknęła sprawa tylko nie odjęcia po prostu od kwoty już omawianej pozycji. Dziękuję bardzo. Proszę panią skarbnik o wyjaśnienie tej zmiany i wskazanie radnym. Załącznik 202 jest wyraz zadań inwestycyjnych. Uchwała 202. Uchwała 202 załączników. Załączniku numer 1 w dziale 700, tam gdzie mamy gospodarkę mieszkaniową, jest wpisana kwota 70 tysięcy, powinna być 46, bo uchwałą wcześniejszą 201 zmniejszamy o 24 tysiące pośrednich. I podsumowanie będzie kwota 1 570 376 33, tylko zmniejszono o 24 tysiące, czyli 1 546 376 33. I źródła finansowania w środkach gminnych też nie będzie kwota 483 730 10 groszy, tylko znów o 24 tysiące zmniejszona, kwota 459 730 10 groszy. To jest tylko ta zmiana w tych uchwałach. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy. Przewodnicząca, ale jeszcze cofa wystawienie. Dobra zmiana tutaj, ale teraz po kolei będziemy się odnosić pani kolego radny. Proszę bardzo, projekt uchwały numer 198 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. Czy panie, panowie radni mają zapytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Czyli przystępujemy do podjęcia. Projekt uchwały numer 198, łamane przez 33, przez 2013, z 6 maja w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013. Czy mam przeczytać państwu radny? Tak? Rada Gminy Janów uchwala. Paragraf pierwszy. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 24 887 zł zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 24 887 zł zgodnie z załącznikiem numer 2. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Jednogłośnie 14 radnych za. Przechodzimy do projektu uchwały numer 199, łamane przez 33, przez 2003 rok z dnia 6 maja w sprawie zmiany budżetu na bieżący rok. Przeczytam, bo tak sobie życzycie. Rada Gminy Janów uchwala. Paragraf pierwszy. Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 210 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 210 tysięcy zgodnie z załącznikiem numer 2. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, ja bym prosił może pana wójta, bo my już omawialiśmy na komisji tę uchwałę, ale bym prosił, żeby odpowiedział pani sołtys okrąglika. O co tu chodzi? To jest właśnie... No interpelacje, odpowiedzi są w dalszym punkcie, ale tak, mogę odpowiedzieć. Zostały zdjęte dwie drogi z Fobru, czyli z funduszu. Dwie drogi wiejskie, w tym jedna droga okrągli Klipnik. Żura. Dobrze. Dobrze się a czemu? Temu, że musieliśmy dopłacić ludności do budowy oczyszczalni, dlatego że brakuje nam na oczyszczalnię 261 tysięcy. A
czy ja mogę jeszcze spytać, przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Ale czy na następny rok to jeszcze Unia coś nam do tego da, czy to już jest ostatni rok? To nie jest Unia. No nie, już źle powiedziałam może. Przepraszam bardzo, pan wie z czego i czy na następny rok te pieniądze możemy skorzystać, czy nie? Tą dopłatę, żeby ta droga była tania. Nie mogę w tej chwili odpowiedzieć. Będę rozmawiał z dyrektorem agencji. I wtedy państwo odpowie. Na razie na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy na ten temat. Bardzo przepraszam, to tak to wygląda, panie wójcie, jakby tak dziecko trzy dni nie jadło i dać mu kromeczkę chleba, ono już usta otwiera, a ja mu chapkę. Tak wszyscy to wygląda. Tak było. Bardzo nie fajnie. Bardzo. Nie wiem, a bardzo bym chciała jeszcze się zorientować, jeśli to jest sprawa nie tajna, którzy radni tak zagłosowali. Teraz będę. Ale ja chcę powiedzieć, na komisji gospodarczej zostały te przeniesienia zaopiniowane pozytywnie. Zostały zaopiniowane pozytywnie. Może także ja odpowiem, bo to było na komisji gospodarczej, panie Basiu, i to mniej więcej wyglądało w ten sposób, że myśmy głosowali uchwałę, to znaczy. Chodziło o te ceny wody, o dopłaty do metra, przepraszam, do metra sześciennego ścieku. Tutaj pan prezes zaproponował, że no, żeby ten kredyt wziąć, to trzeba ustalić metr sześcienny, żeby to spłacić, 12 tam złotych od metra sześciennego ścieku. Natomiast radni na to doszli do wniosku, że mieszkańcy nie udźwigną tego ciężaru. I zaproponowaliśmy dotację w wysokości no, 500, znaczy nie 500 tysięcy, 260, bo to początkowo tak było. Na ten rok, na to ten jest rok. Koniec, to trzeba powiedzieć tak panie przewodniczący, tak. Że to jest jednorazowa dotacja. Tak, to jest jednorazowa dotacja i na komisji głosowaliśmy ceny ścieków, ale w podtekście było także z tymi przeniesieniami. Ja oczywiście, no też mi jest bardzo przykro, bo to jest droga. Powiem tak, no w tym budżecie gminy Janów liczyliśmy na te dwie inwestycje w naszym terenie, czyli parking tam przed kościołem, tą drogę Żurawia do Okrąglika, no byłem za tym i naprawdę też się cieszyłem, jak dostaliśmy nowy budżet i ta droga w tym budżecie była. Ale no, doskonale pani Wysoka pani wie, że pani Basiu, że no, walczyliśmy też o szkoły. Te szkoły nie zostały zrobione te filie tam w Sławicach i Wielkoczance. No i tak teraz mi się wydaje, że ponosimy tego koszty. No, wiadomo, że czegoś trzeba było zdjąć. Ja też ubolewam, bo ciągle ten nasz teren płaci za to, że gdzieś są inwestycje. No, tutaj ta inwestycja to opuszczani, no wszyscy tutaj z pani przed chwilą była tutaj pani Odwód, która tłumaczyła, że już są takie zanieczyszczenia, że ogólnie sumując powiem tak, no ubolewam, że ta droga została zdjęta. No i ja naprawdę chciałbym, wszystko bym zrobił, żeby ta droga była. Pan wójt, tak, panie wójcie, no między wierszami powiedział, że być może tą drogę się da uratować. To znaczy, no już nie chcę mówić konkretnie w jaki sposób, ale no może nie na 100%, ale no będzie pan się starał, ponieważ no, tak pan powiedział, że być może tą drogę uda się zrobić. No, na dzień dzisiejszy musimy takie uchwały podjąć, no bo no nie ma innego wyjścia. No, ja no nie widzę też. No, wierzę pani skarbnik panu wójtowi, bo siedzieli tam cały czas i szukali tych pieniędzy, żeby ten budżet zrobić, żeby to wszystko było. Nie widzę. No, pytaliśmy się wszystkich radnych, skąd wziąć pieniądze, z jakich innych działów. Nie mam po prostu z czego wziąć. Powiem tak, no wierzę, że ta droga, uda się tą drogę zrobić. Tak przynajmniej pan wójt, nie na 100%, ale obiecywał, że może będzie taka sytuacja, że tą drogę zrobić. Trzymam za to mocno kciuki i myślę, że się to uda.
za tym, bo to jest w moim rejonie i tam mam sobie 10 tą drogą. Nie jeździ. Już miesiąc czasu nie jeździ, bo się nie da jeździć. No tak to wygląda. Autobus jeździ na dwa razy. Bardzo proszę. Tak, szanowni państwo, na takie pytanie kolego radny. Skąd będziemy na koniec roku 203 tysięcy, jak teraz już nie ma pieniędzy? Na tą drogę. Ta droga rzeczywiście jest. Jest możliwość zmiany, nie musi to być, bo jest podpisana już jeszcze. Jest podpisana umowa. No to mamy szansę w następnym rozdaniu zarobić. Jak przejdzie w konkursie, to będzie. Nie, jak nie przejdzie, to nie będzie. Bardzo proszę pana radnego. Przepraszam. Ja tak mówię, że zrobiłem na komisji, mówię proszę, tutaj wszystkim grona zadać, którzy byli na komisji gospodarczej. To mi Lego odpowiedziałeś, że mam dyrektora zakładu, a mówię, że w przyszłym roku już nie zrobimy drogi. No pan wójt obiecał mi, że odpowiem na to pytanie, czy się da zrobić, czy nie, to teraz mówię, że się da. Tak się jak wyglądamy w konkursie. No ale będą te pieniądze czy nie, bo powiedzieliśmy, że nie będzie się śmiać. Już pieniędzy nie wiem. No. To był ostatni dzwonek, żeby te drogi zrobić. Mało prawdopodobne jest, żebyśmy w przyszłym roku otrzymali pieniądze na tego. Ale na pewno się też. Słucham, bo ja zaraz dużo gmin. Trzeba napisać wniosek, stajesz do nowego konkursu. To nie śmiej się drugi raz z kolegi radnego, jak nie wiesz do końca. No nie do końca. Dzisiaj rozmawiam z swoim sąsiadem i nie wiem. Bardzo, proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, no ja z tego terenu, tak samo jestem z tamtego terenu. Ja tylko chciałbym powiedzieć to, że boli mnie to, że dokłada się do obcych dróg, a nie ma na nas. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Ja pragnę nadmienić, że również pan wójt w budżecie znalazł pieniądze dla oświaty. I to nie mało, prawda pani skarbnik? Jakiej wysokości? To jest jeszcze nie wszystko, ale na dzień dzisiejszy ponad 80 tysięcy, tak? 26, tak, około 70. Czyli taka jest sytuacja. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytania? Drogi są potrzebne i na pewno trzeba będzie te drogi wykonać. Czy w tym roku, czy za rok, ale trzeba. Bo nasze społeczeństwo tego oczekuje od nas. Proszę bardzo, przystępujemy do podjęcia projektu uchwały nr 199, łamany przez 33 przez 2013, 6 maja. Ja już przeczytałam, prawda, tą kwotę, którą należy zmniejszyć i zwiększyć, tak? Czy jeszcze coś? Pytanie? Nic. Proszę bardzo, kto z pań panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziewięć za. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Cztery osoby. Przeciw, a przepraszam. Przeciw dwie i dwie i trzy. Trzy wstrzymujące się. Nam się nie zgadza. To jest 14. Przechodzimy do projektu uchwały numer 200. Dokonać uchwała dotyczy zmian planu wydatków, czyli zwiększenia, zmniejszenia. Czy państwo radni mają pytania do pani skarbnik? Nie ma pytań. Przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały nr 200 łamany przez 33 przez 2013 6 maja w sprawie zmiany budżetu gminy. Rada Gminy Janów uchwala. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęcie tej uchwały? Dwanaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
uchwała została podjęta. Za 12, dwie osoby przyjmujące. Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały nr 201 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok i dotyczy do zmiany wydatków budżetu. Czy są zapytania do pani skarbnik? Nie widzę. Czyli możemy przystąpić do głosowania. Tak? Dziękuję. Rada Gminy Janów uchwala. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa panów radnych jest za podjęcie tej uchwały? Za. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 1. To nie zgadza mi się. Jedna osoba mi umknęła. Jeszcze raz. Kto jest za? Proszę podnieść rękę. Robert Kreski. 12. 12 za. 1 przeciw. 1 wstrzymujący. Bardzo proszę, troszeczkę uchwała została podjęta. Proszę trzymać troszkę rączkę. I przechodzimy do projektu uchwały nr 202. Też dotyczącą zmian. Jest tutaj dotyczący wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku. Czy państwo radni mają zapytania? Proszę o wyjaśnienia. Nie widzę. Czyli możemy przystąpić do głosowania. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja mam zapytanie do pani skarbnik. To jest projekt wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2013. I tutaj w punkcie 700. Proszę mi wyjaśnić, wykup nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych w wyniku podziału działu. My płacimy ludzie na odszkodowanie. W wyniku podziału działu to są odszkodowania, wtedy zwiększa się na wynajęcie, bo mamy poszerzenie dróg gminnych. Na poszerzenie dróg gminy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzeni. Tak, to może to się nazywa, że nie wypłaca odszkodowania, a dla nas jest to majątek, no bo nabywamy drogę. 46, tak? Tak, tak. Każdy 46 tysięcy. Ta poprawka, która była na samym początku, kiedy pani skarbnik omawiała na jej uchwałę. Czy jeszcze ktoś? W takim razie przystępujemy do podjęcia projektu uchwały nr 2002/33/2013 rok z 6 maja w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. Rada Gminy Janów uchwala. Paragraf pierwszy. Uchyla się załącznik nr 2 do uchwały nr 185 łamany przez 30 przez 2013 Rady Gminy Janów dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok i nadaje mu się treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem? Dziękuję. 13 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący się. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała 202 została podjęta. I ostatnia uchwała dotycząca zmian w sprawie budżetu. To jest projekt uchwały nr 203, przepraszam, łamane przez 33 z 2013 roku. Jest to projekt w sprawie zmiany uchwały nr 176 łamane przez 29 z 2013 roku Rady Gminy Janów dnia 29 stycznia bieżącego roku w sprawie budżetu gminy na
2013. Rada Gminy Janów uchwala paragraf pierwszy. Uchyla się dotychczasowe brzmienie paragrafu 10 uchwały nr 176 łamane przez 29 przez 2013 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok i nadaje mu się treść paragrafu 10. W budżecie tworzy się rezerwy. Pierwszy, ogólną w wysokości 42 tysięcy. Punkt drugi, celową w wysokości 86 tysięcy z przeznaczeniem na a. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 tysięcy złotych. B. realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 50 tysięcy złotych. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli 11 radnych za, 3 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała numer 203 została podjęta. Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do projektu uchwały nr 204. Uchwała dotyczy, projekt uchwały dotyczy przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w bieżącym roku. Czy państwo radni mają jakieś zapytania? Nie widzę. Czy pani sekretarz chce coś powiedzieć na ten temat? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każda gmina ma obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zapobiegania bezdomności. Wszystkie zadania własne gminy obejmują one zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku, wyłapywanie tych zwierząt i transport do schroniska, opieka nad wolno żyjącymi kotami, usypianie ślepych miotów, tych, którymi można znaleźć, zapewnić adopcji. Oczywiście adopcję bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, zapewnienie opieki weterynaryjnej tym zwierzętom, które uległy wypadkom drogowym i edukacja oczywiście społeczeństwa i wskazanie gospodarstwa, które zaopiekuje się zwierzętami gospodarskimi. Oczywiście pieniądze na ten cel muszą się znaleźć w budżecie gminy. Takie pieniążki zostały w naszej uchwale budżetowej na ten cel zabezpieczone. Płaci 50 tysięcy, tak. Mamy to w rozdziale 5, końcowy, paragraf 16. Bardzo proszę. Może ja jeszcze dwa słowa powiem, bo ta uchwała była omawiana. Tak, i poproszę o opinię, panie przewodniczący. Opinia uzyskała opinię pozytywną, ale chciałem tylko ze swojej strony dodać, że tak pani sekretarz tu powiedziała, że to jest obowiązek gmin. I no, zaskoczyło mnie to, co było na komisji powiedziane, bo drogo nas to kosztuje, żebyście państwo wiedzieli, jak ktoś dzwoni po psa, to okazuje się, że w tej chwili będzie nas to kosztowało tak średnio 2000 zł zabranie psa z turysty. Bo gmina, tak jak pani sekretarz nam tu wyjaśniła, gmina podpisała ryczałt ze schroniskiem Wielunu i to jest 3300 miesięcznie razy 12 miesięcy, prawie wychodzi 40 tysięcy za 20 psów, tak? Czyli wychodzi średnio, jak nam psa zabiorą, 2000 za psa do schroniska. Tak, bardzo proszę pani sekretarz. Proszę państwa, ja apeluję do państwa o adopcję po prostu tych zwierząt, które gdzieś tam na terenie naszej gminy się błąkają. W tej chwili znaleźliśmy kolejnego bezdomnego szczeniaka. Jest informacja już umieszczona na stronie internetowej. Jeśli ktoś z państwa zechciałby takiego szczeniaka adoptować, bardzo proszę, w tej chwili no, koleżanka kupiła mu karmę. On jest bardzo nieufny, nie chce nawet jeść.
ale to jest młody piesek, bardzo ładny. Może ktoś z Państwa by się zdecydował, wtedy te pieniądze nie musielibyśmy wydawać, prawda? Jeśli się nie znajdzie, niestety będzie nam się kolejnego psa odłożyć, zapłacić. A ja apeluję do wszystkich Państwa, do naszych również mieszkańców gminy, jeżeli zauważy ktoś, że podjeżdża samochód i z którego wyrzuca się psiaka czy kota, to proszę spisać numer rejestracyjny. Być może akurat będzie takie zdarzenie. Wtedy zwrócimy właścicielowi jego zgubę, a nie będzie podrzucania tutaj i zostawiania na terenie naszej gminy, abyśmy ponosili takie koszty. Czy jeszcze jakieś? Bardzo proszę. To jest, proszę Państwa, gospodarstwo, które zapewnia nam osoba wyłapująca bezdomne zwierzęta. Jest to pan Rafał Żmuda, on mieszka, tak jak Państwo macie podany adres w programie, na Kilica. Jeżeli coś złego dzieje się zwierzętom gospodarskim, wszędzie pewne, że żeby ktoś nam to zgłosi, my mamy obowiązek takie zwierzę zadać po prostu gospodarzowi. Znaczy to gospodarstwo, które Dziękuję. Czy jeszcze Państwo radni mają pytania? A na naszym terenie nie było tworzone w celu. Taką dostaliśmy ofertę. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej zapytań. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały nr 204/33 z 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? 10 radnych za, 1 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że projekt uchwały 204 został, uchwała została podjęta. I przechodzimy do projektu uchwały nr 205 w sprawie uchwalenia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Janów na 2013 rok. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, panią Danutę Kące, o opinię komisji w sprawie tego programu. Szanowni Państwo, szanowni Państwo radni, szanowni Państwo, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła pozytywnie ten komisji. Dziękuję bardzo. Czy szanowni radni mają pytania? Nie ma. Kiedy została wprowadzona dieta za zaproszenie komisji? Chyba wieczorem. Proszę bardzo, bardzo proszę. Bardzo proszę pani sekretarz. Proszę Państwa, kiedyś pojawiła się taka sytuacja, ponieważ członkowie Gminy Komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych chcieli zrezygnować z popierania diet za pracę tej komisji. Jednak pani skarbnik pewnie potwierdzi, Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała ten układ. Dlatego przynajmniej symboliczna, ale kwota diety za pracę w komisji musi być. Symboliczna to jest złotówka. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę Państwa. A ja chciałabym zapytać, kto właśnie jest w komisji, kto rozdzielał ten fundusz przeciwalkoholowy? Ale to Pani sobie zbliży, dobrze? Tak? Dobrze. Bardzo proszę. Czy do tego projektu rozwiązywania
rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Jeszcze raz nie. Państwo macie jakieś zapytania? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia tej uchwały. Proszę bardzo, kto z pań panów radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Jeden. 12 radnych za, przeciw 1, wstrzymał się 1 radny. Stwierdzam, że uchwała 205 została podjęta. I przechodzimy do... To są trzy projekty uchwał dotyczące Zakładu Gospodarki Komunalnej, zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy Majora Wrzoska. Proszę pana przewodniczącego Komisji Gospodarczej radnego Józefa Kaweckiego o opinię komisji tych trzech projektów uchwał. Te projekty uchwały były omawiane na Komisji Gospodarczej. Wszystkie zostały zorganizowane. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pierwszego projektu uchwały. To jest projekt numer 206 w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółki z o.o. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015. Proszę bardzo, czy państwo radni mają jakieś zapytania? Czy pan prezes chce coś mogę dopowiedzieć? Mogę państwu powiedzieć, panowie państwo, którzy się nie wiedzą. Plan ten, no to jako że planujemy duże inwestycje budowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Janowie, zakup samochodu asenizacyjnego i rozbudowę sieci kanalizacyjnej, to te rzeczy musiały znaleźć się w planie modernizacyjnym. Ten plan musiał powstać. W zasadzie tyle, jeśli będą pytania zrobić. Ile mieszkańcy zapłacą wyższe za chwileczkę, bo teraz jest coś innego. Bardzo proszę, czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do przyjęcia projektu uchwały numer 206. Kto z pań, panów posłów? Życzę wszystkim. No. Ale tak o tej sesji projekt uchwały nie było, bo mamy 16. A życzę wszystkim, aby zostali. Proszę bardzo, szanowni radni, kto jest za przyjęciem tego projektu? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jednogłośnie, 14 za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały 206 został przyjęty. I przechodzimy do uchwały. Projektu uchwały numer 207 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków. I może przeczytam w takim razie paragrafy. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Janów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały na okres od 1 czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku. Punkt drugi. Ceny i stawki opłat, o których mowa w ustępie pierwszym, będą powiększone o podatek VAT. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Uchwala się dopłaty z budżetu gminy Janów na okres od 1 czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku. Punkt pierwszy. Do cen stawek i opłat za odprowadzanie ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe w wysokości 6,19 zł od 1 metra sześciennego ścieku. Punkt drugi. Do cen stawek i opłat za odprowadzanie innych ścieków w wysokości 4,19 zł od 1 metra sześciennego ścieku. Punkt
drugi. Dopłaty określone w ustępie pierwszym będą powiększone o podatek VAT. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała Rady Gminy Janów nr 136 łamane przez 22 łamane przez 12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Janów. Słucham, czy jakieś zapytania Państwo radni mają? Bardzo proszę. Ale wody się nie zmienia. Cena wody pozostaje bez zmian. Na komisji gospodarczej w tym temacie my omawiali, pan prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej powiedział, że po prostu ceny wody nie ulegają zmianie, czyli rozumie, że te 3 złote, jakie omówiono, a z tego zapisu wygląda, że powiększa się o VAT. Jakie o? No w ogóle za wodę, za ścieki. Na ostatniej komisji żeśmy rozmawiali o cenach brutto, netto. To znaczy, po pierwsze, proszę Państwa, ta projekt uchwały jest nie znana, ponieważ ja przedłożyłem projekt nieco innej treści. Ja tak projektu uchwały nie widziałem niestety. No co nas na tej wprowadził modyfikacji, więc trudno mi się odnieść do tego, co macie przed sobą, ponieważ ja tego nie dostałem. Natomiast ja składałem do gminy, do Rady Gminy wniosek taryfowy w określonej treści i rozumiem, że w tej uchwale odniósł się pomysł nas do wniosku taryfowego mojego i te taryfy, kwota tych taryfów. Prosił pana, żeby pan przedstawił taryfy, jakie miał pan wniosek, już ceny brutto, wody i ścieku. Wniosek taryfowy, który państwu składałem, otrzymaliście na komisji, na pierwszej komisji wspólnej, na której rozmawialiśmy o tym, wtedy każdy dostał ode mnie wniosek taryfowy, identyczny jak ten, który został złożony. Natomiast we wniosku taryfowym zawsze operujemy stawkami netto. I zawsze operowaliśmy od lat, ponieważ VAT to jest taki składnik ceny, który może w każdej chwili ulec zmianie. I dlatego nie podaje się wartości od wartości, tylko podaje się cenę netto plus VAT. Bo nie wiemy, czy Sejm za 2 miesiące nie zrobi VAT na przykład 5% czy 10%. Za metr sześcienny wody było ile? Za metr sześcienny wody złote od wielu już lat minionych kosztuje 3 złote i nadal będzie kosztowało 3 złote. Woda pozostaje w tej samej cenie. Dziękuję panie prezesie. Proszę bardzo, pan mecenas. Rzeczywiście troszkę tą uchwałę, którą otrzymałem od pana prezesa zmodyfikowałem, a mianowicie wprowadziłem tutaj zapis, który uzgodnili radni dotyczący dopłaty do ceny ścieków z budżetu gminy. Ta dopłata musi zostać powiększona o podatek VAT. Bo tak jak powiedział pan prezes, wniosek taryfowy, wszystkie opłaty, którymi się posługuje przedsiębiorstwo nasze są z nami netto. Również zauważyłem, że w paragrafie pierwszym jest mowa tylko o tym, że gmina zatwierdza taryfy przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Oczywistym jest, że te taryfy są z nami netto i również w tym w tych taryfach został przedstawiony fakt, że one zostaną te ceny powiększone o podatek VAT. Mamy jedną szkalę, że zasadnym będzie, że w naszej uchwale, w której zatwierdzamy taryfy, znajdzie się taki zapis, że zakład jest uprawniony do tego, aby doliczyć do ceny
ścieków, aktualną obowiązującą stawkę podatku VAT. Stąd też prośbę w tym drugi do paragrafu pierwszego, nie określając wysokości tego podatku, dlatego że podatek ten prawdopodobnie nie ma w chwili obecnej, ale nie ma żadnego projektu ustawy w sprawie zmiany stawek podatku VAT, ale może się zmienić na przestrzeni czasu. Wobec tego musielibyśmy wtedy podejmować uchwałę o zmianie tej uchwały, no byłby to zmienny bałagan. A w tej chwili mamy sprawę załatwioną przestrzeni do kontraktu. Dziękuję. Bardzo proszę pana radnego za prowadzenie. Panie Tomaszu, to na czytacie. Powiem tak, że rzeczywiście uważam, że w tym paragrafie pierwszym powinien, bo tak, no przeczytam pierwszy ten paragraf. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe prowadzenie ścieków na terenie gminy Janów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały na okres. No ale w tym załączniku do tej uchwały, a mamy tutaj ten załącznik, nie ma podanej tej, no, tej kwoty netto, bo wiemy, że plus lat, to żeby była wyszczególniona ta kwota netto, żebyśmy po prostu wiedzieli i no bo w takim momencie no to nie wiemy jaka jest ta kwota netto. My jako Rada wiemy, bo żeśmy mówili pan, że przedstawił to, że taryfa za wodę się nie zmienia. Rozumiemy, że VAT się może zmienić. Bardzo proszę o ciszę.